No co mogę powiedzieć? Przegraliśmy mecz. Zaczęliśmy tak, jak chcieliśmy. Strzeliliśmy pierwszy gol, ale znowu ta stare grechy nasze, gdzie popieramy indywidualne błędy i przegrywamy ten mecz. No. Nie skończyliśmy ten pierwszą część sezonu, jak chcieliśmy na pewno, także zostaje nam tylko, żebyśmy pracowali na okresie przygotowań, czyli żebyśmy byli przygotowani na następną rundę. Nie masz wrażenia, że trochę przegraliście przez błędy sędziowskie? Nie widziałem jeszcze po których, ale tam kilka razy była decyzja dosyć kontrowersyjna. Nie podłamywało was to, że sędzia gwizdał czasami tylko w jedną stronę? No nie wiem, no każdy mecz możemy mówić, że sędzia coś tam gwizdał dla nas, dla nich. Sędzia jest, no co, jak sędzia gwizdnie, no to nie ma zmiany to co on chciał tam pokazać. No to przegraliśmy przez własne błędy i wracamy do domu bez punktu. Czy to jest ostatnie twoje spotkanie w tym czasie? Nie wiem. W ogóle nie rozmawialiśmy na ten temat, także idziemy na Nową Europę jutro, także jak będzie coś wiedział więcej, to wam powiem na pewno. Wiesz, to kluczowa była chyba ta sytuacja przy 1-1, bo szybko byliście prowadzeni i po takiej głupiej stracie prostych środków pola straciliście to prowadzenie. Mi się wydaje, że w poprzednich meczach was to nie załamywało, a teraz wam to jako podcięło. No, nie wiem, no co mecz, jeżeli jest strata w środku, to mamy problem, także myślę, że brakuje tej sekuracji środka pola i dzisiaj Legia to wykorzystała. No, taki zespół jak Legia to wszystkie swoje szanse na zdobycie golu wykorzystała, tylko że my też nie graliśmy tak, jak chcieliśmy. Pierwszą połowę w ogóle nie było, jakby mówiąc, no nie wiem, tej determinacji walki, także Legia zasłużona wygrać. Jakby to był egzamin, to na ile wy go zdaliście? Na jaką ocenę? W skali 1 do 6? No nie zdaliście, bo przegraliście, ale jaką ocenę na dwójkę. No, na pewno jak to przegra czterema bramkami, jak dostajesz, no to co mam mówić? No pozytywem pewnie jest to, że wy prowadziliście grę przez spotkanie, tylko bramki się liczą, tak? No moim zdaniem pierwsze połowie to Legia prowadziła grę cały czas i broniliśmy szyb, także tylko strzeliliśmy pierwszy gol, no i znowu cofanie to do swojej bramki i pozwolenie, żeby Legia grała, prowadziła grę. Początek drugiej połowy też był dobry dla nas, gdzie naprawdę trzymaliśmy tą piłkę, no i znowu stracimy gola i znowu chcemy coś, znowu stracimy gola i no i co, posypało się to wszystko i niestety przegramy. Milu, że cofniemy się do lipca, do czerwca, to myślałeś, że na koniec rundy możecie zająć aż 7 miejsce? Tak, myślę, że każdy zawodnik wie, że to co robi codziennie, także każdy zawodnik wierzy w ten zespół, no, musimy wierzyć w to, co robimy, także jesteśmy pozytywnie nastawieni na następną rundę i będziemy walczyć z tą pierwszą ósemkę, a później, jeżeli się znajdziemy tam, to będziemy walczyć coś więcej. Mi się wydaje, że wasza dobra postawa zaskoczyła też ludzi w klubie, no bo z wami kontrakty powinny być przedłużane w czerwcu, w lipcu, a nie teraz, kiedy za 2 tygodnie możecie umowy podpisywać z nowymi. No ja mówię tak, myślę, że my zawodnicy nie jesteśmy na pewno zaskoczeni, jak gramy i co robimy na co dzień. Także jeżeli w klubie tam, no nie wiem, nie doceniają to albo nie wiem naprawdę, jaki oni pomysł mają, także nikt nie rozmawia z nami. My też staramy się mieć czyste głowy, ale na pewno trzeba rozmawiać z zawodnikami. Myślę, że to teraz w tej przerwie prezes na pewno będzie rozmawiał z tam kilka zawodników i na pewno przyjdzie jakiś tam kilka zawodników do naszego zespołu i trener to na pewno pokłada wszystko, żeby było fajnie na pierwszy mecz za Wisłą Bydgoszcz. Już, jaki jest twój status? No bo ty unikasz odpowiedzi na to, że zostaniesz w Krakowie, czy chodzi mi o to, ty teraz wyjeżdżasz na urlop i jak klub może z tobą rozmawiać? Ja bym na pewno chciał powiedzieć coś więcej, ale na ten czas naprawdę nic nie wiem. Jestem zawodnikiem w Krakowie, dopóki mam ważny kontrakt, jestem tutaj, także tyle mogę powiedzieć. No.